Słuchajcie, witam serdecznie najpierw może. Trochę kultury, panie Pawle. Także witam was serdecznie. Mamy scenariusz Krew Smoka. Musimy zdobyć fiolkę smoczej krwi. Bohaterowie do 12 poziomu i Tarnum z dwójką ziomków przejdą do następnego. I tutaj pojawia się Mutare, czyli... może do ataku, bo tam atak był trochę mniejszy. Gramy na wieży. Mutare jest znana z... No, z kampanii też Armageddon's Blade, to była bohaterka Lochu. Mutar była niegdyś człowiekiem, lecz jej pragnienie potęgi skłoniło ją do wybicia mikstury, która zmieniła ją w smoka. Wkrótce też została smoczą królową Nigonu, gdzie jej okrucieństwo stało się szybko powszechnie znane, podobnie jak żądza zapanowania nad światem. Zobaczmy to. Animacje, zamiany w smoka. Ja dawno nie przechodziłem kampanii Armageddon's Blade. A wiem, że jest turbo trudna, więc nawet nie chciałbym jej się podejmować na kanale. Bo to byłaby tylko kompromitacja. Ale pamiętam, że był scenariusz z krwią smoków. Opowieść Zaklinaczki Smoków sprawiła, że zacząłem się niepokoić o bezpieczeństwo moich przyjaciół. Zaklinaczka opowiadała, że pewnego ranka wzbiły się ze zmąconym wzrokiem powietrze i poleciały na wschód w kierunku Nigonu. Zaklinaczka próbowała je zatrzymać, ale co może zrobić stara kobieta, by zatrzymać smoki? Jeśli jest zaklinaczką i ma rację? Ma rację i smocza królowa Mutare rzeczywiście posiadła sposób, by kontrolować umysły i wolę wszystkich smoków. Wkrótce cały świat znajdzie się we władzy Nigonu, a Mutare będzie jeszcze większym tyranem niż ja, gdybym barbarzyńskim królem, więc muszę nie tylko ocalić dobre smoki, ale też podtrzymać Mutare bez względu na koszty. Gdzie jest mój bohater, którego ładnie przygotowałem? Mefala właśnie. Ale to mi się nie podoba. Chcecie coś tylko sprawdzę. Wczytaj. Po zapis. Ej, ona tutaj jest, tak? Jest na 6 poziomie. Szybki guide. Aha. Wszystko jasne, czyli to tylko Tarnum mógł tutaj zabrać. Weźmiemy atak, czyli tu dopiero Mefale budujemy. No to zmarnowałem trochę czasu. Nie mam Mefali, ale mam ciebie. No to... Ty masz sporo elfów, których możesz mi oddać. I na razie na tym się kończy twoja przydatność. Iworze. Czy tam Iworze. Dobra. Zaczynamy z dużym stakiem drewna. No i to mi się podoba. Zaawansowany mądrość. Czy podstawowy magia wody. Podstawowy magia wody. Też pewnie wiecie, albo nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W bastionie są najwięcej... Największe szanse na zdobywanie czarów to jest magii wody, jak dobrze pamiętam, ale zaawansowanej magii ziemi też się nam może przydać. No i tak to ja mogę w ogóle zdobywać już światy, tak? Idziemy. Dokąd mamy blokadę? Aha, czyli mamy teraz te. U wejścia do kryształowej groty stoi gromada sapiących i prychających chowańców, które na dodatek nie mają zamiaru się wycofać. Tego typu najazdy są zwykłą rzeczą w pobliżu granicy i normalnie zajmuje się nimi leśna straż. Ale postanawiasz im pomóc.
Ojej! Ojej! Ale tu silny garnizon jest. Każdego wieczoru zasiadam za Spenem, moim doradcą, do partii szachów. Zawsze przegrywam, ale to dobra okazja, by w spokoju podyskutować plany na następny dzień. Król Elfów wysłał swojego kapitana po fiolkę smoczej krwi wiele miesięcy temu. Nim jeszcze to wszystko się rozpętało, usłyszał, że fiolka znalazła się w mocy Nigonu. Nie chciałby, nasi wrogowie dysponowali takim artefaktem. Powiedział Aspen i od niechcąca przesunął Hetmana. Najwyraźniej nie znalazł jej. Co się stało? Zauważyłem lukę w obronie Aspena i przesunąłem konia, by to wykorzystać. Szach, powiedziałem. Aspen uśmiechnął się, nie patrząc nawet na szachownicę. Grupa wysłana po fiolkę nigdy nie wróciła. Uznano ich za zmarłych. Rozumiem. Westchnąłem twój ruch. Aspen znowu przesunął Hetmana i powiedział mat. Na widok samozadowolenia na twarzy starego elfa zawsze mam ochotę roztrzaskać na pół szachownicę, ale opanowałem się. Pewnego dnia ja wygram. Wtedy Aspen zobaczy, jak potrafi triumfować barbarzyńca. Dobra, tu nie zostaje nam nic innego. Ty sobie już nabij expy. Szybka droga gospodarstwa. Pegazy zdecydowały się przyłączyć do poszukiwania dobrych smoków, mimo że ich atak z powietrza jest bezcenny dla mojej armii, mój kwatermistrz utyskuje. Jeszcze więcej pysków do wykarmienia, to ostatnia rzecz, jakiej nam potrzeba, krzyknął Kurbon, gdy mu o tym powiedziałem. Dobra, za darmo jest level, 10 klejnotów. Mistrz magii ziemi. Może zaraz nabijemy klejnoty. Nabijemy. Są klejnoty. Także ty, Iworze. Zaawansowany atak, proszę bardzo. I odporność. Już jesteś gościu na trzecim poziomie. To w ogóle jest bajka. To czwarty zaraz zostaniesz level. A ja z tymi ogarem. Miejscowy krasnolud powiedział ci, że kopalnia złota jest opuszczana od 3 miesięcy. Odkąd jakieś ogromne psy uczyniły sobie z niej legowisko. Wszystkie próby wypłoszenia piekielnych ogarów podejmowane przez górników spełzły na niczym. Były nawet ofiary śmiertelne. Obiecujesz pomoc w zamian za stałe dostawy złota, które posłużą w zaopatrzeniu twojej armii. Zgoda, powiedział krasnolud górnik. Dobra, to maksymalne spowolonko. I na krzyż, tak jest. Pomoc przybyła, jak to mówią. Magicznego źródła na razie bym nie budował. Zacznijmy już iść w kierunku ekonomii. Stawowy magię ziemi, no i to jest fajne. Ty może po czary sobie pojedź w ogóle, chłopaku. Oż ty w życiu. Kto by się tego spodziewał, co? Dobra. No, tych jest dużo, to może lepiej nie. Ale nie powiem, okręt by mi się już przydał. Masz może przyzwanie okrętu? Nie masz przyzwania okrętu. No trudno. Do czego służy ta fiolka smoczej krwi? Zapytałem Aspena w czasie drogi. Mówi się, że to krew pierwszej smoczycy, tej, która dała życie wszystkim innym smokom. Odparł Aspen. Ale nie ma na to żadnego dowodu. Jedna kropelka krwi z fiolki może uczynić smoka silniejszym. I słyszałem, że niezależnie od tego, jak często się jej używa, fiolka nigdy nie jest pusta. A więc jak można odebrać mutary kontrolę nad dobrymi smokami? Przypuszczam, że smocza krew ma więcej właściwości, o których nie wiemy. Może też wzmacnia umysł, nie tylko ciało. Magiczna strzała. No to fajnie. My tu byliśmy? Nie byliśmy. Wypadałoby być. Masz książkę zaklęć. Targowisko. Targowisko będziemy mieli kosztować.
A jakby nie patrzeć, potrzebuję pieniędzy, tak? I kuźnię zbudujemy. Dobra. Tam jest dużo tych. Może to najpierw zdobądźmy. Coś w rozbudowie, ratusz. No i o, już jest fajnie. Już dostajemy 3 koła. Dzisiaj spędzało mi mapę prowincji z naniesionymi danymi informacjami o krainie tych diabłów z zagór. Muszę znaleźć Anigon, to będzie oni, okej. Muszę znaleźć drogę do tej krainy. Zwołanie armii zdolnej przekroczyć bramę ognia zajmie mi zbyt wiele czasu, jestem tego pewien. Skoro nie mogę iść wprost, muszę ją okrążyć, a to oznacza drogę przez morze. Nasze informacje są skąpe, ale wiemy, że diabły nie mają portu. Pytanie tylko, czy choć jedno miejsce... Czy jest choć jedno miejsce, gdzie statek mógłby przybić? Czyli Nigon to są diabły jednak. To ja was przepraszam, że ja was tak w błąd wprowadziłem. Bo mi się cały czas wydawało, że Nigon... Że Nigon to są wariaty z lochu, a wychodzi, że Nigon to są wariaty. Jeden ze zwiadowców powraca do stoczni, informując, że zbuntowana grupa szarych elfów przejęła nad nią kontrolę i odmawia wstąpienia. Wszelkie próby przekupienia ich spełzły na niczym. Nie pozostaje ci nic innego, jak usunąć ich siłą. O, no i dość fajne strzałki, no. Tak czułem, że pójdzie w centaury, dlatego ich taki staczek zrobiłem. Dobra. Panie kolego sympatyczny. To nadejszła na to chwila właśnie wielka. Pan tu trochę popływasz. A my co? Gildia Górnicza. Będziemy nabijać pieniądze. Ty Tarnum odwiedziłeś. 1500. Anielskie strzały. Bardzo mi się podoba, że takie artefakty tutaj lądują. Zamek? Czy skarbiec? No bo teraz dostajemy 3 koła, tak? Skarbiec zapunktuje dla nas szybciej, moim zdaniem. Kurban, mój kwatermistrz zażądał, bym zatrudnił bohatera do odpowiedzialnego za cotygodniowe wizyty we młynie, tajemniczym ogrodzie oraz tartaku. Tartaku? To wygląda na dobry pomysł, gdyż mogę być zajęty lub zbyt daleko, by zajmować się tym osobiście. A poza tym ten nowy bohater mógł werbować nowe oddziały trenujące w miejscach takich jak magiczne źródła, czy też osady krasnoludzkie. Biedny Kurbon, jeszcze więcej gąb do wykarmienia. Biorąc pod uwagę zakres tej misji, król elfów przydzielił ci dodatkowe oddziały. Aha, czyli mogę sobie więcej nająć. Dobra, Pegazy. I do zamku. Liczmy, że ty, Ajworze, jakieś pieniądze nam przywieziesz. Syreny. Okej. Czyli syreny wyrzucają za burtę, dobrze kojarzyłem. Dobra. Złoty smok plus 5. Więzienie jest. Teraz będziemy stać na zamek. Samonapełniający się wóz drewnem, to jest też dobry pomysł. Tu będzie jak wylądować, to też fajne. Dobra, jeden dzień możemy poczekać. Chociaż czy ja będę potrzebował siarki? Nie wydaje mi się. Będę potrzebował do gildię. To więc robimy gildię. Będziemy sobie gildię budować. Tego ranka krasnoludzka straż przyprowadziła elfa z rękoma skrępowanymi na plecach. Węszył tu, próbował nas podsłuchać, powiedział jeden z krasnoludów. Elf uśmiechnął się, widząc Taspena stojącego u mego boku. Znasz go? Spytałem swego doradcę. Cóż, znam. Ten młody chłopak
jest jednym ze szpiegów króla Alf, powiedział Aspen, a potem zwrócił się do Elfa. No dalej, powiedz nam, co tu robisz. Ostatnio słyszałem, że jesteś w Nigonie. Byłeś tam? Byłem, odpowiedział szpieg. I mam pilne wieści do króla. Nigończycy tworzą potężną armię, a może oznaczać tylko jedną inwazję. Rozumiem. A więc szpiesz do króla, odparł Aspen. Gdy szpieg odszedł, Aspen zwrócił się do mnie. Niewątpliwie Mocza Królowa postanowiła wykorzystać dobre smoki. Przypuszczam, że wkrótce nadlecą nad naszą granicę na czele jej armii. Nie pozwolę, by do tego doszło, obiecałem. Akurat twoje obietnice... O, fajna zbroja. Dobra, te więzienie trzeba będzie odbić, bo to obstałem, że to jest ten, który... Jak to oni powiedzieli, którego uważają za... To będzie ten, którego uważają za dobitego, bo jest skoncentrowany na skierowaniu statek. Po sterowaniu statkiem, aby ominąć rafy i przybycie uskrzydlonych kobiet, które naleciały od strony jaskiń położonych wysoko na klifach. Kompletnie cię zaskoczył. Harpie, krzyknął majtek z wycianego gniazda. Niestety był pierwszą ofiarą ataku. Jedna z harpii porwała go już do gniazda, reszta ruszyła do ataku, trzeba się bronić. No ale tu z jednym to ja mogę co najwyżej się... Mam nadzieję, że będę mógł... Aha, nie ma go na razie. To wybornie. Dobra, nie stać mi na razie na upgrade. Ale to... To się może zaraz zmienić. Dobra, statek. Ulepszysz mi się. O, no i fajnie. Popłyń tam. Jest Ivor. Zobaczymy, czy on tutaj pojawi się. Wiem, że też inaczej działa to zaproszenie, ale to zaraz zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, co tutaj będzie za... No to tu harpie, to wiemy, to znamy. Ty jesteś pierwsza do strzału. A potem już, tak powiem, kolejność losowa. Załatw. Nice. Czwartego nie możemy, no to ulepszamy po kolei. Ląduj. Przejeżdżaj właśnie obok grupy uschniętych drzew, gdy ku twemu zaskoczeniu wybiegł na drogę elf. Zanim podążyło więcej współbraci, wszyscy wyglądali na zmęczonych i brudnych. Myślałem już, że nigdy nie zobaczę przyjaznej twarzy, ale oto jesteś, powiedział elf i łucznik. Co tu robicie? Jesteśmy częścią ekspedycji wysłanej na poszukiwanie fiolki smoczej krwi, ale zostaliśmy... Schwytani przez demony i uwięzieni. Przywieziono nas tu na tortury, ale dzięki naszemu kapitanowi Walicie udało nam się uciec. Od tamtej pory ukrywamy się, szukając jednocześnie drogi ucieczki z tej przeklętej wyspy. Macie wiele szczęścia, że się tu zatrzymaliśmy, odparłeś. Co się stało z waszym kapitanem? Mam nadzieję, że nie żyje, odparł elf. Od miesięcy bywa w więzieniu niedaleko stąd. Czarty, które zamieszkują te wyspy, są mistrzami tortur. Elfy z radością dołączyły do ciebie, mając nadzieję, że zemszczą się na istotach, które uwięziły ich dowódcę. 17 elfów. A są czarty, faktycznie są. Suseł jest. Dobra, czy mogę teraz? Nie, to muszę Mefale. Mamy swojego wybrańca chyba. Wiecie? Też ja znowu zrobiłem błąd i to duży. Dobra, ciebie zrzucimy. Przejedź się tu po tych. Zaproszenie bohatera działa tak. To był Ivor. Teraz jest Ivor tu. Ale skoro jest Kyrę, którą bardzo lubię, ponieważ Kyrę ma logistykę i ona dobrze ulepszona potrafi zapierdzielać
Z więzienia wychodzi Charles, strzela z bata, rozłupując na pół pobliski głaz. Natychmiast pojawia się wokół niego cała sfora pobratymców. Uciekaj, bo inaczej dołączysz do nieszczęśników gnijących w naszych lochach. To żebyś ty nie dołączył zaraz. Potnerstwo zaawansowane. Tak jest. Ej, no okej, okay, no jest to jakiś bohater. Gry tutaj oczywiście musisz pojechać. Chociaż nie mam klejnotów. Spożywałem poranny posiłek, odwiedził mnie Aspen, na jego twarzy malował się niepokój. Co się stało? Zapytałem. Przez jakiś czas będziesz musiał radzić sobie beze mnie, Tarnumie, muszę odjechać. Odjechać dokąd? Właśnie otrzymałem list za pośrednictwem ptaka, że jeden z naszych szpiegów utknął za liniami wroga i potrzebuje pomocy. Najwyraźniej ma ważne informacje na temat intrygi wymierzonej przeciwko królowi elfów, odpowiedział Aspen. Weź są kilku żołnierzy, powiedziałem. Nie chcę, abyś zginął, nim wygram z tobą w szachy. Nie, muszę iść sam. Lepiej, żeby nikt mnie nie widział. Zgodziłem się z nim, a potem zapytałem, skąd tyle wiesz o królewskich szpiegach, Aspenie. Uśmiechając się, stary elf powiedział, nie byłem doradcą przez całe życie. Czasem były czasy, gdy byłem Aspenem szpiegiem. A skoro o tym wspominałem, muszę zaznaczyć, że najlepszym szpiegiem na świecie. Oczywiście. Dobra, ty, słuchaj, wariatko. Ty jesteś fajny bohater. Ale ja nie będę specjalnie okrętu tutaj szykował, żeby ciebie zabierać. Nieodwiedzone, dajesz klejnoty. Podnieś mi ją, dobrze. Zawsze to wyżej. Sobie tutaj zostań. Przydasz mi się w kolejnych wyprawach. A my co, robimy lądowanie. Normandię tak zwaną. Nie ma co się czaić w ogóle. Zydar coś tam ma, ale to nie jest też na coś na tyle nadzwyczajnego. Ciebie Mefalo mogę odesłać. Ciebie też mogę odesłać. Dobra, ten magiczny staw. Taki trochę ryzyk fizyk, jak to mówią. Dobra, zobaczymy, czego wyniknie. Jak uciekacie, to uciekajcie. Jest zamek. To tak blisko zamku jest? To już trochę beka. No ale trudno, nie będę się... Przecież kłócił, tak? No tak. Było do przewidzenia. To też było, ale to wymienimy się uprzejmościami w takim razie. Dobrze. Leżysz, leżysz. O nie. Zaawansowany atak. Dlaczego by nie? Ustandardowo bractwo. To jest tak zwany elementarz, moim zdaniem. Dobra, Malcolm, chodź, chłopaku. Nie będę ci nabijał levelu. Chcę po prostu zobaczyć, co tu u was słychać. Okej. Okay. Rzućmy strzałką w niego. I ucieknijmy. Teraz tak, błyskawica, nie ma strzelca, kampanie są banalne, to pewnie wszyscy zauważyli, nie ma, nie ma, aha, to outstanding move wykonałem, jak to mówią, no i kończysz. Czerwony przegrywa. Z głowy temat. Nie mamy... Nie mamy finansów. Trochę szkoda, bo Kyrę by się przydało tam przerzucić. Ale to zaraz ogarniemy.
Arnum, mistrz partnerstwa. Rzucimy tu grę na bank. Okej, okay. Nie mamy drewna. Dawaj tu po drewno. A, tu szlifryty są. Tak się bawimy. O, kuferki to idealnie. Trochę nabijemy jej poziom. Dobra, kre, dawaj tu. Nie mów, że boisz się pływać, no. Dawaj tu i będziemy się nabijać tutaj. Ty tu odwiedziłeś. Zobaczmy, co tu jest dalej. Smok! Krzyknął ktoś. Spojrzałeś w niebo, ale nic nie zobaczyłeś, a potem dostrzegłeś zielony kształt na ziemi przed tobą. Tu zielony smok, ale się nie porusza. Spokojnie podszedłeś do niego, tak blisko, że zobaczyłeś jego rany. Oba skrzydła złamiana, większość ogona oderwana. Krew krywająca ziemię świadczy o znacznie głębszych obrażeniach ukrytych pod ciałem. Na drugim boku ruszasz szybciej naprzód, wołając uzdrowiciela, choć czujesz, że już za późno. Wkrótce zielony smok zauważa cię i otwiera jedyne zdrowe oko. Co ci to zrobił? Pytasz. Złoty, odpowiedział smok i zaczerpnął jeden z ostatnich haustów powietrza, by mówić dalej. Mutary zmusiła nas, byśmy z sobą walczyli dla jej rozrywki. Tak mi przykło, zapłacić mi za to, mówisz. Trzyma nas przy sobie czarną magią, boję się jej, Tarnumie. Przyjacielu smoków, po raz pierwszy my, smoki, poznałyśmy strach w obecności Mutare, powiedział zielony smok. Dzięki za wszystko, Tarnumie. Dobrze jest umierać, mając przyjaciela obok. Twoje łzy spłynęły na niewidzące oko umarłego smoka. God damn it. Trochę mocno. Czy jesteś w stanie? Dobrze, to Kyra jak wystartuje jutro, to będzie mieć armię już. Jakąś. No i fajnie. Kyra, dawaj tu. My Tarnumem poczekamy. Ale możemy tutaj od razu nabijać gildię, tak? Kyrę, ląduj, dawaj tu, potem tu. Z drugim poziomem, no to już tak nawet. Magazyn zasobów jeden. I drugi. Jak się bawić, to się bawić. Dziś Aspen wrócił z misji ratowania więziennego szpiega. Wyglądał na nieco zmęczonego, krótszego i rozbłyszczonego. Muszę się napić, powiedział Dmo, mawiając dalszych wyjaśnień. Musiałem więc poczekać, aż się umyje i zje. Podszedłem dopiero, gdy usiadł przy kieliszku winu. Co się stało? Zapytałem. Przybyłem zbyt późno, powiedział Aspen, jakby to była jego wina. Biedny młodzieniec już nie żył, torturowany i przywiązany do drzewa jako ostrzeżenie. Zacisnąłem pięści, próbując opanować ogarniającą mnie złość. Nie znałem tego szpiega, ale trzeba mieć dużej odwagi. Trzeba dużej odwagi, by wkroczyć na terytorium wroga, nie zasłużył na taką śmierć. Aspen potrząsnął głową i rzekł. A teraz informacje, które zdobył, są stracone na zawsze. Niezależnie od tego, jaką intrygę wykrył, dowiemy się tego, gdy będzie już za późno. Księga czarów. Dobra. Exp. Mistrz ucznictwa. Dobrze. Tarnum, dogadajcie się. Ty weź te elfy, ty je ulepsz. Tak jest, chłopaku. Zabierz to. Daj mu tych łuczników. Oczywiście, że tak. To zabierz, to mu oddaj. Rozbij na dwa. Że dwa stoki. Tych też możesz sobie wziąć. Bo Tarnum jest już full, tak? Jest już pełen. Pełen, że tak powiem. A Kyrę niech sobie tutaj polata. Exp, proszę bardzo. Lej.
Magia powietrza. Logistyka. Mhm. Tarnów w zamku. Dawaj tu. Zawsze do moty to jest plus. Zastanawiam. Nie no, bo kopalnie mamy wszystkie, tak? No tutaj nie ma co w ogóle się bawić. Walcz. Stawaj i walcz, a nie tam. Towowy mądrość. To jest to, co się dzieje zawsze na szóstym. Spróbujemy tej fryty. Oczywiście najpierw sobie zapiszemy. Tar, 1-1-1. Walcz. Będą straty, na pewno. Bo widać już samo to, że sobie tak postawili blisko strzelców. Strzelcy do przodu. Pegas. Trochę odwaga. Czekasz, krasnula. No tak czułem. No ale ten się kładzie. Ojej, niedobrze. Naprawdę to zrobił? No i ekspy ładnie wpadły. Nie ma co się czepiać w ogóle. Dobra, a my na czwartym co potrzebujemy? Po 8 każdego, tak? No to pokombinujmy. Dobra, ale ty możesz pod czary sobie podjechać w ogóle. Bo ty książkę, a masz książkę. No to nice. No w ogóle to bym spróbował tam wjechać i rozjechać. No wojsko jest jakie jest, nawet tak byśmy zrobili stack. Czemu złoto dajesz? Młynie wodny. O, no i pięć tych. Czy jest czwarty? Będziemy godni? Kamień. Trzeba wyrotować na siarkę. Jesteśmy godni. Może być. Nie narzekam. A, bo ty masz podstawową mądrość. I wyżej jak 12 nie wejdziesz. No to się goni. Totalnie niepotrzebnie budujemy gildię w takim razie. Jak Tarnum nie jest godny wejść na wyższy level, to... Pozdrowienia. Uwięziliśmy na wzgórzach zamiastem kilka arcydiabłów i nie wypuścimy posterunku, dopóki nie otrzymamy rozkazów od naszej kapitan Wality. No to za mega. Dobra, masz misję, chłopaku. Pojedziesz tu. Kolejny półgodzinny odcinek. No ale to... Przypominam, że czekam na informacje od was. To pewnie jest puste. Tak też myślałem. Czekam na informacje od was. Jakie odcinki chcecie oglądać? Czy chcecie oglądać takie właśnie odcinki jak ten? Czyli... Robimy misję i jest finito, czy robimy odcinki, tu wjedziesz, dostaniesz tej mocy. Dawaj tu expy sobie weź, mistrz ataku.
Ten czar chyba nie przyswoisz go. Mam nadzieję, że ta walita nie będzie musiała tam walczyć. Podejdź bliżej, bym mógł cię obejrzeć, mówi strażnik. A to naprawdę ty, kapitanie. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Przechodź. No i ty do tyłu. A Kyrę do przodu. I to jest przekaz, tak? Dużo tam tych diabłów jest? Dużo? Nie! Totalnie nie! Ja proponuję dla Kyrę też wycofać się w ogóle. Bo Kyrę ma tam sporo wiary do ulepszenia i w ogóle mu... W ogóle Kyrę niech se podpłynie tu. Niech jedzie na zamek. Celem ulepszeń. A ty w tym czasie możesz popłynąć celem ulepszeń. I wrócisz, no. Tak, ty. Ty. Dobra, ty już możesz coś weź. To, to i to. To ty tak naprawdę widzisz elfy. Czy ja nie będę miał miejsca na elfy? To Ulfejn w ogóle, ty wysiadaj, chłopaku. Czy nie będziemy tu z tobą szczypać? To mogłem tamte elfy wziąć. Komunikacja jest najlepsza. Ale dobra, to poczekamy jeszcze one more day. Możemy podrzucić te elfy. I ty Kyrę jeszcze tu. I dawaj tu, może w ogóle z tej strony. Tarnu. Pokaż się. Bo tak naprawdę, bądźmy szczerzy. Bez... Dobra, to po 90. Są jakieś szanse. Kyrę wypadł. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Kyrę ma dosyć słabe staty, ale no chodzi nam o nic więcej jak... Może zapis? Chodzi nam o nic więcej jak nabicie jej levelu, tak? Bo to jest szósty poziom. Widzę, podejmowane są najlepsze decyzje po tej stronie świata. Dobra. Został jeden. To my tu poczekamy. Kilim. Stań tam sobie ładnie. Damy radę. Koła expa. Podstawowy mag ziemi. Zaawansowany mądrość. Zaawansowany mądrość pozwala na czary czwartego poziomu, które mamy tutaj. Więc... Jedź! Przyswajaj tą wiedzę. Masz te czary? Tak. Ładnie. I teraz przekażemy całą tutaj siłę. Siłę, moc, witalność i godność Tarnumowi, żeby tą fiolkę odebrał. Czy miel?
prawo. I tak oto kończy się kolejny odcinek i tutaj znowu mam do was pytanie, czy nagrywamy pojedynczo scenariusze, czy robimy jeden wielki godzinny lot i ile się da, tyle nagramy, a ile się nie da, tyle nie nagramy. I tyle. Także z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.